bawiliśmy się w chowanego. Bardzo wam się to podobało. Tylko jest jeden problem. Nie znaleźliśmy nietoperzy. Gdzie one są, prawda? No, smutno mi. Mi też jest smutno, Agatko. Agatko, ale pamiętasz, poprosiliśmy widzów, żeby nam napisali w komentarzach, gdzie są nietoperze. Pamiętasz to? Tak. Wiesz co, może sprawdźmy teraz te komentarze. Może nasi widzowie nam podpowiedzieli. No to idę szybko sprawdzić te komentarze. No dobra, wchodzę na YouTube'a. Wiki, Miki, Agatki i Moniki, komentarze. Nietoperze są w plecaku. Nietoperze są w plecaku? Monika, nietoperze są w plecaku. Nietoperze są tam, gdzie pakujesz książki. W plecaku, w plecaku, w plecaku. Cały czas każdy w plecaku pisze. W plecaku. Prawie wszyscy napisali, że nietoperze są w plecaku. No jak ja mogłam tam nie spojrzeć? Ciekawe, czy widzowie rzeczywiście mają rację. Muszę to sprawdzić. Agatko, Agatko, zobacz, widzowie napisali, że nietoperze są w plecaku, wiesz? Zobacz, nie? Dobra. Nie, Nikodemie, świetnie, Nikociu, żeście się schowali, ale trochę się martwiliśmy o was, że Monika i Agatka was nie mogą znaleźć, ale to dzięki widzom znalazły was w plecaku. Super, świetna kryjówka. Chodźcie, nietoperze, siadajcie tu razem z nami. Ha, ha, to była świetna zabawa w chowanego. Poczekajcie, słodziaczki, muszę pokazać mamie, że nietoperze się znalazły. Uwielbiam zabawę w chowanego. To było świetne. Bardzo ładnie się schowałaś, słodziaki. Ja też bym chciałam tak się schować, żeby mnie wszyscy szukali. Szanowni, chodźcie, pójdziemy gdzieś schować, żeby nikt nas nie znalazł. Agatku, świetny pomysł! Zabawa w chowanego bardzo mi się podobała! Chcę jeszcze raz się schować! Weź mnie! Dobrze, Szufku. To chodźcie się gdzieś schowamy. Chodź, Szufku, pokażę ci dobrą kryjówkę. Chodź, Rosiu, tutaj wejdziemy. Szufku, tu jest fajna kryjówka! Tutaj nas nikt nie znajdzie. Szufku, żeby tutaj Grandy tylko nie przyszedł. Monika nigdy nas tu nie znajdzie. Ale świetna kryjówka. Bądźmy cicho. Szufku, postawię cię tutaj. Tutaj będziesz. Nie wychodź. Agatko pokazała mamie i ona też się ucieszyła, że znalazły się nietoperze. Agatko? 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 Gdzie ty jesteś? Agatko! Agatko, gdzie ty jesteś? Słodziaki, co się stało? Gdzie jest Agatka? Monika! Agatka znowu chce się bawić w chowanego i wzięła Sówkę Zosię i poszła się gdzieś schować. Że
Rzeczywiście, sobie Zosi też nie ma. Ale fajnie, będziemy się znowu bawić w chowanego, ale teraz będziemy szukać Agatkę i Sowę. Agatko, idę cię szukać. My też ci pomożemy, Monika. Tak, słodziaki, do dzieła. Szukamy Agatki. Agatko, Agatko, zaraz cię znajdziemy. Agatko, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Agatko! Monika! Monika! No co? Wydaje mi się, że ona powinna tutaj się schować w tej szafce. Otworzysz? No, dobra, dobra. O, na pewno tutaj. Nie ma. Nie ma jej. Gdzie ona jest? Monika, a spójrz, może za łóżko twoje. Tam jest trochę miejsca, może tam się schowała. O tu? Tak, tak, zobacz. Nie, nie ma jej. Oj. Monika, Monika! Wiesz co? A sprawdź może tutaj wśród tych zabawek, tam gdzie ja się wcześniej schowałem. Może ta Agatka weszła i się schowała. No dobrze, Belsuku, Bartku, już sprawdzam. Jest? Nie, no nie ma Agatki. Agatko, no Agatko, pokaż się, na pewno jesteś gdzieś za tymi misiami. No, gdzieś tutaj jest. Agatko! No powiedz, proszę. Prosimy. 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 Monika, chyba tam jej nie ma. Nie ma jej, no bo by odpowiedziała, prawda? O, szukajmy dalej. Monika, Monika! A może Agatka, tak jak my, schowała się w plecaku, sprawdź. Nie, no chyba się nie schowała, ona jest za duża, nie zmieści się. No ale sprawdź może. Dobrze, dobrze, sprawdź. Nie, no nie ma jej. Nie ma o, jej. Myślałem, że tam, gdzie się schowaliśmy z Nikosiem. No trudno, szukajmy dalej. No dobra. Agatka, no gdzie ty możesz być? No gdzie ty jesteś? Agatko, Agatko! Gdzie jesteś? Agatko, gdzie ty jesteś? Agatko, Agatko! Agatko! No słuchajcie, no nigdzie nie mogę znaleźć tej Agatki. Już chyba pójdę po mamę, bo się już niecierpliwie. Przeszukałam przecież już cały pokój. Idę już chyba po mamę. No gdzie ona jest? Agatko, gdzie ty się schowałaś? Mamo! 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 Szybko, chyba ktoś idzie. Schowam cię gdzieś. Sówko, ty też się schowam. Ojejku, to musi być ten wstrętny Grendel. Gdzie tu się schować? Może tam polecę na górę? Tu jest chyba dobre miejsce, żeby się schować przed tym Grendelem. Oj, trochę tu strasznie. Ale może mnie nie zauważy. Co się stało, Monika? Wiesz co? Nie ma Agatki! Przeszukałam cały pokój! Dopiero tutaj była, wiesz? Jak nie ma Agatki, no? No nie ma! Gdzie jest? No, no nie wiem, gdzie jest! No bo patrz, byłam tutaj, tak. No byłam tutaj, Agatka siedziała koło mnie. No wyszłam, żeby ci pokazać. Że nie to bierze się tak, znalazły, właśnie. Tak. No. No i przyszła, a tu patrzę, nie ma Agatki. No może gdzieś się schowała, w szafie sprawdzałaś, może no, gdzieś może gdzieś weszła do takiej małej szafeczki, no ona jest mała, to się zmieści w różne... Sprawdzałam w szafkach. Mamo, słodziaki mówiły, że Agatka wzięła sobie Zosię i poszła się bawić w chowanego. Gdzieś... Chowanego? Tak, gdzieś się chyba schowała przed nami. Sama zapytaj słodziaków. No dobrze, zaraz zapytam. Pani mamo, pani mamo. Słucham cię, dzięciole. Wie pani co, Agatka zabrała gdzieś sowę Zosię i schowała się. Ona chce się bawić w chowanego. Ale tu chyba w pokoju jej nigdzie nie ma. No w pokoju jej nie ma. No to musimy jej szukać. Pani mamo, niech pani ratuje szybko moją mamę. Bo może też jej się coś złego stało. Szybciutko! Dobrze, Sówko, zaraz zaczniemy jakieś poszukiwania, bo martwimy się i o twoją mamę, i o Agatkę. No właśnie, Monika! Monika, znajdźcie ją, szybko! No dobrze, znajdziemy ją. Zaraz będziemy szukać. Dobrze, Sówko.
słodziaki. Idziemy zaraz z Moniką szukać Agatki i Sowy Zosi. Może tutaj gdzieś jest Agatka? Gdzie może pod stołem? Nie ma jej. Może w lodówce jest? To może? Nie ma. Nie wiem. Gdzieś tu w szafach. No nie, chodźmy do pokoju. No gdzie ona jest? Gdzie? Gdzie ona może być? Tu pod stołem. Czekaj, a może w szafie zobaczymy? No to zobacz. Nie ma Agatki w szafie. Gdzieś tu za łóżkiem? Nie, tu za mało miejsca, żeby się schowała. Gdzie ona może być? Może tutaj? No chodźmy do drugiego pokoju. No to chodźmy. Może tu się schowała? Może w gniocie? Nie ma. Nie, nie ma. W szafie może? Gdzieś tu? Też nie ma. Nie wiem, może tu za szafą? Może pod łóżkiem? Też nie ma. No tutaj też nie ma. Nie ma Agatki w domu. Nie ma. Nie ma nigdzie w pokojach, w kuchni, w łazience. No nigdzie nie ma Agatki. No to chodźmy może na dwór, dobra? Zobaczymy, może na dworze jest. Chodź. Chodź, Monika, idziemy szukać Agatki. Ona może gdzieś tu na dworze się ukryła, nie? Chodź, szukamy. No tak, pusto w garnku jak zwykle. Muszę znaleźć sobie coś do jedzenia. Ale zaraz, zaraz. Czy ktoś tu u mnie był? Czuję jakieś obce zapachy. Ja nic nie jadłem już dawno. A może tylko mi się zdawało. Dobra, idę szukać coś do jedzenia. Dobrze, że Glendon nas nie uważał. To słyszę mamę i Monikę. Chyba mieszko w końcu znajdą. Może gdzieś tutaj pod trampoliną. Nie, tu jej nie ma. A może tutaj? Gdzieś tutaj za tymi drzewami. Gato! Ja mam dobrą chleweczkę. Nie znajdą mnie jeszcze. Może tutaj gdzieś Agatka będzie? Nie ma. Zajrzę do domku. W domku też nie ma. Tu stoi ślizgawka jeszcze. Nie ma jej. Poczekaj, jeszcze tutaj Monika takie... Nie ma jej. Nigdzie jej nie ma. Nie ma jej. No co się stało? Ja nie wiem. Nie ma jej nigdzie. Tutaj jest dużo krzaków. Myślę, że w tych krzakach mogła się schować. No. Szukamy. Agatka. Agatka, gdzie jest Agatka? Nie ma nigdzie Agatki. Nie ma. Nie ma, no po prostu nie ma. Przeszukałyśmy już wszystko. Wszystko w domu, wszystko na dworze. Przecież nie wyszła gdzieś na ulicę, prawda? No, no bo tak sama to nigdy tak jeszcze nie wyszła. Ona musi być tutaj. Tylko gdzie? Wróćmy może jeszcze do słodziaków. Może one nam coś podpowiedzą. Prawda? No możemy spróbować, tam chodź. No, może coś nowego nam wpadnie do głowy. Słodziaczki, przeszukałyśmy cały dom i nie ma Agatki. Nigdzie jej nie ma, ani w pokojach, ani w kuchni, ani w łazience, ani w szafie, w szafkach, pod stołem. No nigdzie, po prostu nie nigdzie. Ma, no nigdzie, no. Ale ja się smucę. No nie martw się, Monisiu. Nie martw się, znajdziemy Agatkę. Na pewno ją znajdziemy. Byłyśmy nawet na dworze, przeszukałyśmy całe podwórko, za każdym krzakiem, no wszędzie już byłyśmy i nie ma Agatki. No gdzie ona może być? Już zaczynamy się martwić naprawdę, gdzie ona się mogła schować? Jejku, naprawdę? Nigdzie ich nie ma? To straszne!
Słuchajcie, co my teraz robimy? No nie wiem, musimy zacząć jeszcze raz poszukiwania. Mamo, mam pomysł! A może zrobimy tak jak z nietoperzami? Zapytamy się widzów i widzowie napiszą nam, gdzie jest Agatka, w komentarzach. Monika, to jest naprawdę świetny pomysł. Możemy spróbować. No tak, spróbujmy tak zrobić. Tak, pomogli nam znaleźć nietoperze, prawda? Tak. To może pomogło znaleźć Agatkę i Sowę. Tak. Tak. Widzowie nasi kochani, pomóżcie nam odnaleźć Agatkę i Sowę. Piszcie w komentarzach, gdzie ona mogła się schować. Pomóżcie nam! Pomogliście nam znaleźć nietoperze! Może uda się szybko znaleźć Agatkę i Sowę! Prosimy was bardzo! No właśnie, prosimy bardzo, bardzo! A żeby Agatka szybko się znalazła, dajcie 2000 łapek w górę! Ale macie świetny pomysł, tak! Widzowie na pewno pomogą! Prosimy i my również! Napiszcie, gdzie jest Sowa Zosia i gdzie jest Agatka! Piszcie wszystko! A teraz czas na pozdrowionka! Pozdrawiamy Hej, Hej i siostra! Pozdrawiamy Betty Now! Pozdrawiamy Martynkę Ko. Pozdrawiamy Kacpra i Lilianę Wuglewicz. Pozdrawiamy Wojtka Adamiaka. Pozdrawiamy Kiwi i Kryptę. Pozdrawiamy Torcik Hiszpański, czyli Wiktorię i Marcelinkę. Pozdrawiamy Julianek. Pozdrawiamy Kacpera Kiełpina. Pozdrawiamy Skywalker Keton. Życzymy ci dużo szczęścia w szkole. Pozdrawiamy Jasia Mruka. Pozdrawiamy Boryska M. Pozdrawiamy Psi Kanał. I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. Oglądajcie inne nasze filmiki na kanale Fiki Miki, Agatki i Moniki. I oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału z dzwoneczkiem. Papatki, do zobaczenia!